Siemanko, tutaj Aspano, jak widzicie jest cała ściana świrków. Niestety nie robiłem na nie żadnego update'a, bo nie robiłem. Ale myślę, żeby troszeczkę przywrócić tą ścianę do życia i potem przenieść ją, że tak powiem, gdzie indziej, ponieważ jak wiecie, w ostatnim, w najbliższym czasie będzie troszeczkę zmian na moim kanale odnośnie tego, że jedną z tych rzeczy jest wyjazd do Muchachosa, jak ogarnę swoje rzeczy. Drugą rzeczą też jest to, że za niedługo, ale naprawdę za niedługo, stanie się coś mega, mega fajnego dla mnie, ogólnie dla całego kanału, myślę, że dla was też. I nasz kanał z takiego ziomka może pójść gdzieś naprawdę wysoko, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo fajna wiadomość. O co tutaj chodzi? Mogę powiedzieć, że w ostatnim czasie robiłem wszystkie swoje treści na kanale sam, czyli nie miałem jakiejś pomocy zewnątrz. Teraz się postarałem i napisałem, że tak powiem, do jednej sieci partnerskiej, z którą już praktycznie można powiedzieć, że jestem. Powiedzieli, że chętnie przyjmą mnie w swoje progi i jesteśmy na etapie podpisywania umowy. Dlatego jeszcze się tak, znaczy cieszę się, mega, mega, mega się cieszę, ale jeszcze troszeczkę dystansu do tego mam, bo jeszcze musimy załatwić papierkową robotę. Okej. No. Co chciałem powiedzieć? Bardzo bym chciał kontynuować serię odnośnie Santos Crime Story. Ogólnie bardzo przyjemnie mi się to kręci. Ostatni odcinek nie zajął mi jakoś dużo czasu, ale naprawdę fajnie mi się go nagrywało i myślę, że fajnie wam się oglądało. Będę chciał to kontynuować. Jak widzicie, teraz mam większe pole do manewru, mam jakieś światła, więc może pojawią się jakieś vlogi. Tak jak mówiłem, z siłowni też coś na pewno wstawię, tylko jeszcze jestem w trakcie montowania i ugadywania pewnych aspektów. Myślę, że w najbliższym czasie strasznie, strasznie ewoluujemy. Chciałbym też zwrócić uwagę na to, że robienie streamów codziennie to nie jest taka łatwa rzecz, jest bardzo czasochłonne i możliwe, że będę chciał to ograniczyć. Co mam na myśli ograniczyć? Jak na razie moje streamy polegają na tym, że są od godziny od 20 do 23, 4, 2. Zależy jaki jest dzień, ile mamy czasu, ile mamy energii. Oj, zapała mnie czkawka, ale teraz tak. Chciałbym to zmniejszyć na przykład do 3 dni, ale na przykład postreamować po 6 godzin, żeby się to wszystko jakoś zbilansowało, dlatego że jak mam te streamy, to też kurde mam kilka rzeczy do robienia poza streamami i wiecie, i nie wyrabiam się czasowo, żeby cokolwiek potem dla was nagrać, więc myślałem po prostu, żeby to troszeczkę zniwelować i zrobić po prostu więcej odcinków. Tak samo ostatnio moją siostrą zaczęliśmy coraz więcej działać. No i widzicie, powstał pierwszy filmik na jej kanale, tak jak powstał powstaje, przepraszam, nasz wspólny filmik, jakiś głupie challenge czy coś, tak żeby się po prostu pośmiać, powygłupiać i wy, żebyście też z tego mieli przyjemność. I to chyba tyle. Odnośnie jeszcze tego konkursu, który był na fanarty, to jeszcze raz bardzo, bardzo wam dziękuję. I chciałbym pogratulować Oli, tak? Chyba, że masz na imię Alex, to bardzo przepraszam, że coś przekręcam, ale Alex mi się kojarzy z Olą, jak Aleksandra, prawda? No, więc chciałem ci jeszcze raz bardzo podziękować i pogratulować wygranej. Widzimy się w tą sobotę, gdzie będziemy sobie grać, dostaniesz też swoją kopię GTA 5 i co mogę powiedzieć? Będę się starał zrobić więcej konkursów. Tym razem na sany konkurs prawdopodobnie zrobię go na Instagramie, więc jak jeszcze nie jesteście na Instagramie, to zapraszam tutaj, powinno wyskoczyć. No i co? Życzę wam miłego dnia świrki. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną dłużej i pomożecie mi w progresie swojego kanału. Na razie. Pa!